Ósma Rewo się pojawia w Hogwarcie. Dobrze, zobaczcie. Tylko pewnie to trzeba zobaczyć całość. W ogóle ile to trwa, tak z ciekawości zobaczę, bo nie wiem nawet. 13 minut. No nie, no to do obejrzenia jest. Myślałem, że za jakieś kurwa 40 minut będzie czy coś. Ale tak, to do obejrzenia. Dobra, to zobaczymy to dzisiaj. Dobra, to sobie obejrzymy, tylko wiadomo. Ej, dajcie link do tego Hogwartu całego, czy tam kurwa coś tam, co chcieliście, żebym obejrzał. Karo? To się nazywa kanał? Karo? A, okej. Okay. To? 4 dni temu? To to? Dobra. Okej. Okay. No to oglądamy, zobaczymy. Może różyczki, piękny kawalerze. A wojnę oglądam. Ach, kolejny dzień wywony. A, że sponsor. Nie, to na następnym streamie będę miał opowieść. Dzisiaj musicie żyć w tej ciekawości. Dzisiaj jeszcze musicie żyć w tym niedostatku wiedzy, którą z radością uzupełnię na kolejnym streamie, żebyście na pewno wiedzieli co i jak. Kocko, Jessica Klusek, nowa stylowa, Menelica 2.0. Na drodze do rozwiązania największej tajemnicy Hogwartu. Czas się trochę powozić jak prawdziwy Menel. Tutaj zajmują się zajęcia. Akcja jest w szklarni i tam też nauczymy się kolejnego zaklęcia. Chociaż wiecie co? Zanim tam pójdziemy, jednak zmieniam zdanie. Zmienimy sobie fryzurę. Jak już zmieniać stylówę, to w pełni. No ile można chodzić ciągle w tej samej fryzurze, co nie? No ale zobaczę jeszcze jakie są opcje ciekawe. Te krótkie mi się nie podobają akurat. Dready też nie. No i spoko. Już teraz już są bardziej blond. Nowa fryzura, nowy blady, idziemy na zajęcie z zielarstwa. A będą te, co się wyciąga je kurwa z doniczki i drąpi? Zapytajmy się, to jest bardzo ważne. Mandragory. Oni się dogrywają do tego? Aktorzy głosowi, a bez kitu, oni się wszyscy dogrywają. A nie, może się nie dogrywają, to jest wyrwane ze streamów? Wycinane? A, kurwa, to idealnie brzmiało. Tak. Mandragory! Zobaczcie! Mandragora! O! Pociągnij mandragorę! I z całej pety! Ale kurwa brzydactwo! Kurwa! I myk! No i kwiatek posadzony. Aha. Przecież kurwa nic nie zrobiliśmy. To jest właśnie zielarstwo. Dzień jak co dzień. Prawie słuch mi odebrało. A? No dobra, fajna lekcja. Ach, kolejna nowa umiejętnościa w szkole magii i gastronomii Hogwart. Czyli zasadziliśmy tutaj donicę i teraz idziemy na jakąś luźną wyprawkę. Ale moment, taktyczna toaleta. Niemożliwe, że umarłabym od tego, że wieśniak Remek resztki jadł i ja bym się na tym poślizgła i bym umarła. Tak, właśnie o tym mówię, to jest to co ja mówiłem, Rel. Dobra, Karo kryje Multiego. Nie chcę, żeby na Multiego nakręciła się spirala hejtu za to, że mnie zabił. Tak naprawdę to jednak Multi mnie zabił. To jest ewidentny spisek. Ewidentny spisek. Niemożliwe, żebym umarła, przecież tam jest błotko mięciutko. Rel, to jest to co mówimy. Albo Multi jej zapłacił, albo Karo ma crusha na Multiego. Umarła i jeszcze udaru dostała. Karo, grzecznie kurwa, grzecznie. Sigma! Nie kurwa, Sigma, nie Sigma. Jest za młody Sigma, kurwa. Tylko kurwa niezrozumiałe jest, tak? Więc warto to wziąć pod uwagę, tak? No. A typowy streamer. Streamerom trzeba takie rzeczy tłumaczyć. Nie kurwa, Sigma. Nie umarłabym, chyba żebym sobie rozjebała głowę o kamień, to wtedy tak. No to tak. Ach, to nieszczęsne onigiri i drama onigiri. Ach, standardowa śmierć. Często się to zdarza. Poślizgnięcie się na resztkach żarła. Pasuje do Kasi. No i jest bloody, dobra. Dobra. Czy dowiemy się w końcu, jak zwierzak stał się duchem? Siema, po pierwsze, to wszyscy znowu robią w damskim kiblu. Czy dowiemy się, jak się zwierzak ten? No, wypił eliksir. Eliksir wypił? No co? A, no było, faktycznie coś takiego było. No może ja też wypiłam śmieszny eliksir i jednak ożyję, co? Nie, no musi być jakiś plot twist nagły i cokolwiek. No wypił, ale żyje, żyje. Ale on się potem odmieni w takim razie. Ten, chyba. Co nie?
Tak czy siak, ale wybił, żebyś... Co, nie mam rady zresztą. Chyba ten, tak będzie chyba, co nie? Tak, tak mi się wydaje, że powinno być. Teraz wiem, jak umarłam i mogę się wkurzać nie na Multiego czy na Karo, tylko mogę się teraz wkurzać na Remka. Okej. Okay. A propos tamtych eliksirów, to ja zapraszam na prezentację do mojego sklepiku. Dobra, mam jakieś grosze, to już zawczasu kupię to, co tam myślałem, żeby kupić, wiesz? Wiesz, stara? No i zajebiście. Tylko ja nie wiem, czy te grosze starszą, no ale dobra. Jakiś sklepik, kurwa. Store. Dzień dobry, kurwa. Welcome, stara Ruro. Welcome, welcome. Zamknij ryło. Aha. Mleko jest? A co ty myślisz, że to kurwa mleczarnia jest, czy co? A, to dzięki za info, kurwa. Jebane kurwa mleko, dobra. No, może być coś z gównem, jeśli macie fajny ten. Gówniane itemki, jak najbardziej. Nice. Eliksiry, okej. Okay. Kurde, co to za badziewie? Takieś chyba wąchockie. No ale weźmy tą. No to co? Ej, czy te filmiki ogólnie są zrobione wokół tego, jak była premiera tego Hogwarts Legacy, tam wszyscy w to grali? To wszystko wokół tego jest zrobione? Tych wypowiedzi, jakichś kurwa eliksirach i tak dalej? Nie tylko? No bo to tak... Dużo jest, jakiś kurwa, kiedy jakiś multi był eliksirach gadał. Plus nowości ze streamów. Okej. Okay. O, panowie, na zdrowie. No to teraz będziecie tacy przez jakieś 24 godziny? Albo dłużej. Co? Mamy kolejne dwie misje, ja zobaczę teraz jakie to są misje. Ej, tutaj jest wielka sprawa dotycząca życia i śmierci, waga ogólnie na miarę wszystkich czarodziejów. To co się dzieje może zaważyć nad światem czarodziejów. Zbierz Ogląda to, bo jest w jednym odcinku przez 10 sekund. Oglądam to, bo jestem ciekaw, czym się teraz interesują młodzi ludzie i co ich bawi. Poszerzam swój światopogląd. Czaisz? Marki trolla? Co? I teraz mam lekki confuse, bo... Troll? Gdzie ja trolle znajdę? Nie no, to teraz nie będziemy tego rozwiązywać. Aż tak pijany nie jestem, bez przesady. Dobra, nie wiem po prostu. Nie będziemy na siłę szukać, jak się uda, to się uda. Tu mamy list od Zgrzytka. Dobra. Ja pierdykam, nagle wszyscy mają do nas jakiś biznes. Znajdź na dziedzińcu wiadomość od Zgrzytka, idziemy. Ta, chodzenie w nocy to moje drugie hobby. Moglibyśmy je co prawda przespać i poczekać do rana, ale po co, skoro możemy robić wszystko w nocy? Bo jak dobrze wiecie, w nocy najbezpieczniej. Może różyczki, piękny kawalerze. Było zapytać kilkumiesięcznego kuzyna. To by ci to wygugagał od razu, a nie musisz sam to oglądać. Nie, ja muszę samemu się przekonać, właśnie dlatego oglądam. Właśnie dlatego. No ja widzę, że znaczek jest. Chociaż to wiesz, błyskawica to może być wszystko. Grzytek sądzi, że otwarta rozmowa może być niebezpieczna. No jest, no widzę no z tym. I krzywy kijek. Grzytek zostawił kolejną notatkę za mostem. Pośród kręgu z kamieni. Uważaj na siebie. Nikogo o tym nie mów. Kurwa, tu jeszcze nie byłem. Ładnie. Zobaczcie co za miejsce. Tu chyba była jakaś akcja gdzieś. To mi się coś kojarzy. Kurwa. Identycznie jak w filmie, stary. Patrz, jeden do jednego, kurwa. Naprawdę. Powiedz, co ci się jeba. Ja? Jak ty darłeś na miery, ja powiem. Przestań ich trollować. No, trollować. No powiedz im, powiedz. Dobra. No powiedz. No ty powiedz. No nie, bo ja jeszcze nie wiem, słucham. Jak to nie wiesz? Kłóciliśmy się już o tam samochodzie. Wyprzedzałeś rowerzystę i nie użyłeś kierunkowskazów. Ty, ja? Tak, ty! I włączałeś się do ruchu na autostradzie, mając 90 na liczniku, zamiast się rozpędzić pasem tym bocznym dojazdowym, to tak wjeżdżałeś do ruchu. I ci zwróciłam... No i to jest, widzowie, gadka dwóch kochających się ludzi. To muszę znaleźć wiadomość od Zgrzytka. Jestem już prawie na miejscu. Kieruj się w stronę Dyń. No i właśnie dojechaliśmy do rancha BDOS-a. Dynia! Zgrzytek, Zgrzytek! Halo, Zgrzytek? Jaki gigantyczny gołąb! Myślałem, że coś mnie napadło, ja pierdolę. Jestem kurwa chory psychicznie. Przerośnięty gołąb Marcin. Ja pierdolę, jestem chory psychicznie, kurwa. Czemu ja się takich rzeczy, kurwa, wystracham, nie? Wyobrażacie sobie zostać obstranym przez tego gołębia? To musiałoby być traumatyczne. A, nie wiem. No, podobno te gołębie srają tak jak żaden inny gołąb. Makabryczne przeżycie, no. Ukłoń się! No ukłoń się, kurwa!
No dobra, kłonu, kłonu. Też o tatę, że jest to twoje lutego krnika? Co? O Jezu, już jakieś zaklęcia? Cześć dziewczynko, o co chodzi? Zaraz, czekaj babo, karmię kurwa zwierzęta, nie widzisz? Karmię kurwa zwierzęta. Smacznego, kawałki gówna kurwa. Co za pyszne kubsko. Właśnie takie cztery na zamach na ten account Ikei, no nie, już wydałam na inne rzeczy, no wydałam, wydałam na tu, na ten stuliczek chociaż. Kurwa, dobra, to jest moje wyzywała mnie jak kurwę. O, siemanu. Ja ogólnie jestem zaniepokojony i przerażony tym, co się dzieje z Kasix, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Katarzyna zaczęła stosować sterydy. Nie żartujesz sobie. No nie, no dlaczego, kurwa? Czemu nie jakiś giga czat? Czemu nie mogłem być... Czemu? No kurwa, dlaczego akurat tak, no? Tyle postaci jest, kurwa, w Harrym Potterze i akurat to mi wylosowali, no. Przecież ręce byście większe zrobili, no. Kurwa, zarys mięśnia, coś. No nie, no. No tak, zakola, brak zakoli wyczerpał możliwość boostowania mojej postaci, super. Suję na M. Nie jak kurwę. O! Siemanu! Ja ogólnie jestem zaniepokojony i przerażony tym, co się dzieje z Kasix, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Katarzyna zaczęła stosować sterydy. Nie żartujesz sobie. Zgrzydek. Ja pier... Zgrzydek, ja pier... Saga, nie? Jezu. Pokażesz skarpetę? Nie. Skrzydek. Pięte. I co, teraz wyjda, wejda, nie wejda, wejda, przyjda, kurwa, wejda. Teraz rzucić zaklęcie, wejda, na które wejda. Czekałem całe życie. Zaklęcie alohomoru. Aloho... Jezu, ale to będą jaja, jak z Kolim do zgrzytu przyjdzie, ja pierdolę. Gimper to będzie się śmiał cały odcinek. Cały odcinek będzie uchachany. O Jezu. Homora! Co do? Naprawdę minigierkę będziemy musieli się bawić? Niewiarygodne. Sen, to proszę nie budź mnie. Życia sens. Powiem wam, że szczerze mówiąc, no... To jest sen, to proszę nie budź mnie. Proszę nie budź. Czuję się trochę zażenowany tym, że nawet używając potężnego zaklęcia Alohomora, musimy się bawić w jakąś minigierkę. Przepraszam bardzo, co jestem? No! Wow! Cóż za super przytulny dom, który nie wygląda wcale jak nawiedzony. Albo miejsce, w którym miałoby dojść zaraz do jakiegoś niespodziewanego zabójstwa, kurwa mać. Czyli krótko mówiąc, nielegalnie tu wchodzimy. Halo! Halo, halo! Ale ten wers kosztował wiele! Ja to mnie jakiś Voldemort gada, stary. $1,000,000, kurwa! Przelew! O ja pierdolę, tam ktoś stoi, kurwa! Przepraszam, czarny panie! Ja pierdolę, przepraszam! Ej! Po! Jezus Maria! O, patrz, jakiś grubas! Co tam chcesz, grubasie? Jak... To jest, kurwa! Hagrid! Kurwa! Witam serdecznie! To ja. Przywitałem się właśnie. Wjeżdża młody Sigma! Młody Sigma wjeżdża, kurwa! Gajowy, kurwa, w lesie i zaczyna śpiewać swoją, kurwa, pieśń. Wjeżdża młody Sigma, kurwa! Sigma! Szeście się! Ale ten wers kosztował wiele! Co o was słychać? Debil? Znaczy, debil, nie, żaden debil. Zajebisty ziomeczek. Zobaczajcie, że do chuja. Ja tu siedzę taki spocony jak Rafatus w prime, do chuja, nie? Rafatus, Rafonix w prime, k***a. Co on gada? Chcecie erotic RP tutaj? Po co tak gadasz? Jak ty jesteś wulgarny w ogóle, cały czas muszą cię wypipkowywać, już tak się wysławiać, ja nie wiem, co nie wstyd. To jest, co tutaj? Boże, te włosy. Mam długie włosy, mam po prostu długie włosy. Mam taką fryzurę jak prawdopodobnie twoja matka. Po prostu mam długie swoje włosy. No, to nie jest Rose BDS-a, tylko to jest Kuksona kumpel, Kukę 215, taki mały ja. I mam to w ch**u. Boże, jaka siupa! Co ty robisz, człowieku? Co to za pytanie, k***a? Co to za pytanie? Słuchaj, siedzę se k***a na chacie, nie? I se jestem u siebie na kwadracie, k***a. To se mogę tu k***a przeklinać, siedzieć, je***a.
to, czy ja przeklinam za dużo dla ciebie. Jak ci to nie pasuje, to wypierdaj. Aaa, w ten sposób. Myślałem, że po prostu mamy sobie pójść. Bo siedzę sekundę o siebie na kwadracie i je mnie to. Szczerze mnie to je. Jestem trochę inny niż wszyscy. Coś tutaj jest nie tak, muszę to spierdać. Czy ty jesteś zjeb... Ej, on tak cały czas się na streamach zachowuje? Bo jak te streamy z BDOS-em, to ja zwykle, wiecie, szoty jakieś widzą. Cały czas tak odpierdala na tych streamach, krzyczy coś i te. Jezus Maria, chyba zwariował. Jezu. Bo jak raz zajrzałem, to też się z kimś kłócił. Coś tam z czatu kogoś pizgał. Mówię, kurwa, co jest? Jeden do jednego? Nie jest jeden do jednego. Być może. Myślisz, że odrysowywali moją twarz? Może faktycznie. Nie wiem, inaczej sobie siebie wyobrażałem. A może faktycznie. No. Może faktycznie. Czy to będzie nowe profilowe? Nie. Przecież tu właśnie chodzi o ciebie. Przecież tu właśnie była piosenka o tobie. Chyba trzeba ukończyć lekcję, mi się wydaje, z latania, nie? Dobra, czas najwyższy nauczyć się latania. Idziemy tam. No, taki wiecie, humorek, tak, prawda? Dla młodych ludzi, jak to mówią. Dawaj na profilowe. Nie. Do końca? No co jest do końca? A, jest jeszcze scena. Trzech dni ci mówię, że nie mam okres, że jestem przed okresem, dzisiaj dostałam, do czego ty nie rozumiesz? Ja ci bardziej wprost tego nie powiem. A ty drzesz na mnie, Ria. Wszystko jest na kamerze. Nie śmiej się, bo no to będzie w efekcie. Miksuję drinki tak jak DJ. No dawaj, otwórz się na nowe światopoglądy. Znaczy wiesz, to nie znaczy, że musisz się jakoś otworzyć na to, nie? Po prostu masz z tym kontakt, potem nabierasz własnego przekonania, prawda? No, mi się podobało, no wiesz. Nie dziwi mnie to lipstick nawet. Może róż...